O, Audi RS... Cuj, ktoś tutaj... What? Mercedes, co tu się wydarzyło? Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5 tryb Fortnite. No i drodzy, zobaczcie jaką mam tutaj furę. Ja myślę, że trzeba złożyć jakąś petycję do twórców Forza Horizon 5, żeby dali tutaj opcję, tak jak wiecie, w normalnych samochodach macie opcję ściągania dachu, tak tutaj powinno się naciskać jeden guzik i zmieniałby się ten samochód w machinę do podróży w czasie, tak żeby można było tym samochodem latać tutaj. Pomyślcie, jakie to by było zajebiste. A dzisiaj pozdrowimy sobie wszystkich Mateuszy. Mateusz to jest chyba już też takie mało popularne imię, no nie? Ja mało Mateuszy znam, powiem wam szczerze. Chyba jednego znam. Jednego chyba Mateusza znam, więc jak jest tutaj Mateusz, ogląda ten film, to niech koniecznie napisze o sobie w komentarzu. A muszę wam też ponarzekać, ostatnio miałem problem z uruchomieniem Forza Horizon 5, Forza Horizon 4. Chciałem sobie nagrać tam tryb Fortnite, bo wiecie, tam jest fajnie, tam się trochę inaczej gra niż tutaj w eliminatora, no nie? I ty, wiecie co, nie udało mi się. Miałem straszne problemy na PC-cie, na konsoli z kolei kierownica niezbyt dobrze działa, no i to tak. Więc wszystko udostępniono mi na Instagramie, ciekawe czy ktoś z was ma taki problem. A właśnie, wpadnijcie na mojego Instagrama zobaczyć. Czy nie? Byliście na moim Instagramie? Ostatnio wrzuciłem tam jeden już chyba z ostatnich filmów z moim samochodem. Może niedługo będę musiał się z nim rozstać, zobaczymy. Jesteśmy już na mapie, ty! Pojawiłem się... Ostatnio testuję sobie tą okolicę, czyli Festival Horizon. Gdzieś tu słyszę dropa, ale... Gdzieś tu, kurde, słyszę. Testuję sobie tą miejscówkę, ona jest bardzo ryzykowna. Tutaj mało jest dropu, z tego co widzę. I trzeba przeważnie zapierniczać na drugi koniec mapy, żeby... Wiesz... No, gdzieś tu słyszę. Ja wiem, że tu generalnie jest muzyka, ale gdzieś słyszę dropa. Może tu na dole gdzieś. O, zgadłem, zobaczcie jaką furę tu znalazłem. O rany, dobra. Jadę na drugi koniec mapy pewnie. Zaraz zobaczymy, gdzie muszę lecieć. Szybko, 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 pokazuj mi się. Tu jestem. A muszę... O, sie, dobra, trzeba... Trzeba cisnąć, jedziemy. Ile jest gra? 38 graczy. Uuu, szósty poziom, zabieramy to. Tutaj mamy jakiegoś... Co to tu? Pierwszy poziom? Czekaj, ktoś go goni. Jak ktoś go goni. A, dawaj go! Kurde, Audi! Audi, Audi, nie bierz tego! O, shit! Dawaj, goń to Audi, bo on tamtego chce złapać. Nie, 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 musimy, a musimy Audi wyzwać na pojedynek koniecznie. O kurde! Nie, tylko nie to! Ja muszę mieć to Audi! Gaz, 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 gaz. Jaka tam hopa wielka była? Kurde, niech ten mały tam ucieka przed nim. Ja mu zabiorę Audicę z ogona, lekko. Tylko muszę go. O dobra, mam go, mam, 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 mam. Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Tutaj. Drugi poziom jest to Audi? Ja myślę, że tak z piąty. Dobra, dawaj, jedziemy Porsche. Go, go, go. Go, go, go. Ty ciśnie ta Audica, naprawdę. Ja nie wiem, ta Porsche, ona jest chyba tylko dobra na offroady, nie? No zobaczcie, ten tamten ziomek jest zaraz za mną. Widzicie na mapie? Ja tutaj chyba gdzieś przypisałem sobie przycisk do patrzenia się do tyłu, ale nie chcę ryzykować teraz klikając czegoś, czego nie znam. Widzieliście, jak skręciłem. O Boże. Dobra, ciśniemy. Ej, patrzcie, jak ta Audica się ładnie trzyma za mną. No ej, to jest drugi poziom tego Audi? A ja zjeżdżam na drogę. Ale mi się przyfarciło. Wow. Ty patrz, co jest z tym? Ej, to jest drugi poziom? To niesprawiedliwe. Jak? Jak to możliwe? What? Jakby... O co chodzi? W tej Porsche zapomnieli zainstalować koni mechanicznych. Jakby, ej, ja cisnąłem gaz do końca. Szósty poziom. To była Audisa na drugim poziomie. O co biega? Nie rozumiem, co się stało właśnie. Powiedzcie mi, dlaczego jest aż taka rozbieżność między tymi poziomami. To nie jakby Audi powinno być w czwartym co najmniej poziomie, a jest w drugim. Jakby gościu wymiatał totalnie. A jechał zaraz koło mnie, miałem szósty poziom. Nie mogę tego pojąć. No ale już dobrze, zespanowałem się z tym samym miejscu i znowu mam kawał drogi do przejechania. Chyba zrezygnuję z tej miejscówki.
No nic, szukamy, szukamy. W mieście widzę, że... Znaczy, tutaj dobrze jest pod tym względem się pojawić, bo od razu... Bo to, wiesz, to miasto nie ma wysokich budynków i z daleka widać dym, no nie? Czekaj, to jest... Czy to jest znowu to samo, co miałem? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo może nawet i ten Garbi jest le... Nie, to jest inne. To jest chyba inne, zobaczcie. Ale to jest znowu Porsche. Ja już mam złe wspomnienia z tym samochodem. Ej, fajnie wygląda w tle ten wulkan, no nie? Wygląda jak jakieś takie, nie wiem, jakieś Tatry albo coś takiego, no nie? Taka bardzo, bardzo wysoka góra. I ośnieżona jest w tej porze roku. Nieźle, nieźle. Wiecie co, ta fura jest chyba jeszcze wolniejsza od tamtej Porszawy. Znaczy to jest poziom niżej, nie? To jest piąty. Tamta była chyba szósty, no nie? Jezu, to jest straszne. Te samochody powinny być, nie wiem, na trzecim, drugim poziomie. No na pewno gorsze od tego Audi. Ej, ja muszę poszukać tego Audi. Oho, oho, tu będzie walka. Słuchajcie, ten samochód ma tylko 5 biegów. Co tu mamy? Drugi poziom, dobra, będziemy mniej więcej na tych samych osiągach. O, oh man. 3 km mamy do przejechania, Jezu. To będzie bardzo wolny pojedynek. Ej, masakra. Dobra, ale chociaż będę miał coś z 6 poziomu. Mam nadzieję, że nie trafi się znowu Porszawa z 6. Patrzcie, gościu mnie podgania. Drugi poziom. Czy który on tam był? Drugi, no nie? No gość, ej, patrzcie, ja nie mogłem uciec. Jedynie tyle, że tam szybciej, wiesz, skierowałem się w stronę mety. 5 biegów, 200 km na godzinę i to jest koniec dla tego samochodu. O kurde, to będzie ta duża hopa, ale mi się poszczęściło. Oj, nie do końca. Znaczy poszczęściło mi się, że w te kamienie nie trafiłem. Bo jak na te kamienie trafisz, to już jest lipa. Ciężko jest z nich wyskoczyć. Dobra, udało się, zmieniajmy ten śmietnik. Kurde, człowieku. Pana to. Nie. Trafił mi się ten złom z poprzedniego meczu. Ja muszę to szybko zmienić, czekaj. Ja muszę poszukać dropu, przecież ja nie mam czym się ścigać. Nie możliwe, dlaczego ten? Nie mógł być jakiś inny samochód? Ej, masakra, ale sobie zapeszyłem. Dobra, słuchaj, ja biorę z 4 poziomu tego Lancera chyba. Też nie no, 2 poziomy wyżej ten jest samochód. Aż głupio, nie? Ale jakie szanse są, że pokonam kogoś tym samochodem? Przecież no, jakie to jest wolne, ale szkoda mi 6 poziomu, bo już 7 poziom to już jest... Już są naprawdę szybkie fury, no. O rany, ty, a ten jest... On jest chyba tylko trochę lepszy od Carbusa. Dobra, tutaj mam kogoś. Oby się nie wyzwali. Chodź, weź się ścignij ze mną, bo zaraz koniec mecza jest, a ja nie mam z czym się ścigać. Dawaj tego tutaj. Nieważne co tu. Deberti, super. Będzie mniej więcej to samo. Deberti jest jeszcze chyba wolniejszy od tej Porszawy. Dobra, ej. Dobrze zrobiłem, że nie wymieniłem sobie fury na tamtego Lancera z 4 poziomu. Zobacz, jak Deberti odstaje. A Deberti, który miał tam poziom? 5? No w każdym razie, gdzie Deberti, gdzie Porsche, nie? Oh my god. Ale rzuca. Ale wyrobiłem jakoś. Dobra. Gaz. 5. Ale przymus, 150 km na godzinę. 180, niemożliwe, to jest 6 poziom. Nie bierzcie Porsche, kurde. Niektóre samochody z 2 poziomu są lepsze od tego, nie bierzcie Porsche. Dobrze, żeby się trafił taki sławiak, nie? Uch. Ej, no same Porszaki, patrzcie co teraz mam. No Cayenne już powinna być lepsza, o to Cayenne, tak? Cayenne, no. Strefa się... za minutę będzie się zmniejszać, okej. To jeszcze możemy trochę wyjechać sobie tutaj i poszukajmy kogoś do ścigania. O, Audi RS... Cuj, ktoś tutaj... What? Mercedes, co tu się wydarzyło? Tu się ktoś skitrał. O nie... Ooooo! Ale zagranie, ty! Dobra, czekaj, jak tu pojedziemy? Ale gościu, ty, jak... 7 poziom, kontra 7 poziom. Ale jak klecz tak. Ja muszę spróbować tej taktyki, ej! Zajebista taktyka. Schował się w takim miejscu, że dookoła kamienie są, nie? I przy dropie. Skubaniutki. Patrz, jak mnie zostawił. Dobra, ale jedziemy do końca. Ja się nie poddaję. 1,5 km. Gaz. Jeszcze jest szansa, że się gdzieś rozwali, typo. Bo ten Mercedes, on jest taki dosyć wywrotny. Ale nie, kurde, jak poleciał, zobacz. Trochę go podganiam.
No ale chyba tu przegrana jest. Jaki typo, ej, ja próbuję tej taktyki. Ja myślałem, że jadę sobie dookoła strefy, zaraz kogoś wyzwę na pojedynek, będzie ekstra. Dobra, ej, kampimy się przy... Ja pierniczę, co to było? Patrzcie, jaki drop w nagrodę. Wygrałem tego Mercedesa, co prawda ja już mam chyba ze trzy takie. Czekaj, gdzie ja go mam? Mercedes, tutaj mam. Mam dwa, teraz zdobyłem tego, Forza Edition. No coś tam jednak, czasami coś tam jednak dropi dobrego, no nie? Dobra, ale wiecie co, bo ja mam jeszcze do odebrania Super Wheel Spiny. Tutaj, zobaczcie, dwa. I, czekaj, dwa i dwa, czyli cztery. Pyk, zobaczymy co nam tutaj podropi. Okej, trochę kasy. Trochę kasy. Kasa i samochód. Samochód sprzedajemy. I znowu trochę kasy, ale teraz widzę, że lepiej lecą. Lepiej lecą, lepiej leci kasa z tych wheelspinów. Może już to poprawili. Defender, okej, Defendera możemy sprzedać. I tyle, jeszcze mam, i patrzcie ile mam zwykłych wheelspinów. Skąd? 10. Nieźle. Dobra, polosujemy tutaj. 150. Taka ciekawa Porszawa. Nie wiadomo, gdzie tutaj jest z przodu, a gdzie tu w tym samochodzie. Straszne auto. Widzę, że na mieście posłucha teraz. Nie widać za dużo dropów, tam gdzieś daleko coś widzę. Tutaj na górce coś jest. No sprawdźmy. Subaru. Oho, oho, tutaj będzie jakiś wyścig. Co za fura? Porszawa? Nie, co to było? Drugi poziom, ale jakieś Porsche. Czemu nie chce się ze mną ścigać? Dobra, miałem czwarty. Może dlatego. Oho, teraz spróbuję mojej taktyki. Czyli rozpędzamy się z górki. Czekaj. Yes, mam go. Sportsback. Gaz. Uch, trochę mi nie wyszła ta taktyka, bo powinienem być już na niego rozpędzony. Jestem w miarę na skraju strefy. Tutaj trzeba uważać, żeby w odpowiedni sposób pojechać. Kurde, ty, bo goni mnie ta Audicza. Ej, Audice są chyba faworyzowane w tym trybie, z tego co widzę, bo są naprawdę bardzo szybkie. Są bardzo szybko zrobione. Mój fokus z piątego, tak? A ta Audica była z siódmego. Nie z siódmego, z szóstego chyba. Ale ten fokus jest też bardzo dobry. Dobra, na razie kurde przoduję. A zobaczymy co będzie dalej. Gościu mu zaraz za mną. Udało się. Wracaj do lobby, ziom. O, a tutaj mamy jakiegoś dropa. Co mamy za furę? Dawaj tego offroadowca. Zrobimy tak, ja się tu ustawię, skitram się, nie? Ktoś będzie tutaj jechał pod dropa, a ja wtedy cioch, jak ten gościu wcześniej z tym Mercedesem, pamiętacie, nie? Spróbujmy tej taktyki, tylko bym musiał chwilę tutaj poczekać chyba, co? Nie wiem jak długo, dobra, ustawmy się może z drugiej strony. O, gdzieś tu, ops, i teraz będę, czekaj, jak tym się dziwnie jeździ. Bo tu jest tylko napęd na tył. O, nie. Dobra, ale poczekam, no ktoś się na pewno skusi na tego dropa, co? Ktoś się na pewno skusi, poczekam tu chwilę i zobaczymy. Niestety, nikt się nie skusił, żeby tam powalczyć, trochę lipa. To znaczy, żeby przyjechać, zabrać tego dropa. Czekałem tam dość długo. Myślę, że musimy zrobić specjalny taki odcinek, gdzie praktycznie cały odcinek będziemy stosować tą taktykę na kleszcza, czyli jak ten kleszcz na gałęzi. Będziemy siedzieć i czekać na ofiarę. Co wy na to? Wow. O kurczę, autostradą trzeba jechać. O, no to chyba koniec. Mogłem się na autostradzie ustawić, ale i tak mam samochód, który ma za niską prędkość maksymalną, więc nie wiem co z tego będzie, raczej kiepsko to widzę. Kurde, tu się nie da jechać do przodu tym autem. Masakra. Jadą wariaty, zobacz. Jadą na offroad? Co jest? Gościu w trajkacie? Kurde, mógłbym od niego zabrać furę. Też tutaj autostradą trzeba jechać. Co on? Czemu on pojechał na offroad? No dobra, no. Jego sprawa, nie? Patrzcie, już go wyprzedziłem. Wcale nie taka wolna ta furka jest. Zobaczcie, 250 km na godzinę. Całkiem ładnie. Idziemy Garbi kontra Garbi. O tak. Let's go, boy! Zobaczymy, co będzie. Takie pojedynki są ciekawsze, nie? Gdzie mamy takie same samochody. Dobra, zobaczmy na mapkę. Spróbuję ominąć miasto. To się właśnie tak też zrobił, kurde. Padł na to wcześniej, ale ja totalnie ominę miasto, bo tam można się, no, mocno sparzyć. Sami o tym wiecie, no nie? Spróbuję pojechać tu. Dobra, gościu chyba już się sparzył.
Jezu, jak zwolniłem tutaj. Gościu chyba już się sparzył. Dobra, ominę trochę, tu drogą pojadę, bo chyba offroadem nie ma co tym autem, no nie? Trójeczka. Dobra, gościu jedzie już tą samą drogą co ja. Rozwalił się gdzieś tam o budynki. To jest straszne rozwalić się tym samochodem. No bo potem musisz przyspieszać 6 godzin, no. Ech. Dobra, wyrobiłem. Wyrobiłem, byleby w drzewo nie uderzyć. Kurde, 5 biegów tu tylko. Czwóreczka pod górkę. I już mamy. I tylko słuchajcie, biorę jakiś lepszy samochód i ścigamy się z kim popadnie. O, o, trafię czy nie trafię? Prosto w drzewo, kurde. Gdybyś chciał trafić w drzewo, to byś nie trafił, ale jak nie chcesz, to zawsze trafisz. Dobra, pykło. Oho, mam następnego na celowniku. Nie wiem, czy ma dobry samochód, czy ma słaby. Ja mam tego dziada. Zobaczymy. Gonimy, 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 gonimy. Coś białego ma, to chyba słabe. Jak nie czerwone, to już 4 biegi tylko? O kurde. To nie wiem, może być ciężko, bo chyba ten Garmin nawet był szybszy niż to. Dawaj, Garbi, chodź tu, zobacz, ja mam wolniejszą furę. Do dropa jedzie chyba, ziomek. Momcie, ty, jaka dziwna góra zielona. Dawaj, dawaj, dawaj. Yes, mam cię. O kurczę, idziemy w tamtą stronę, mnie tak obróciło akurat. Na co? Czy ja dobrze widzę, że to jest na wulkanie? No to ciekawy będzie ten podjazd tych dwóch samochodów. Znaczy Garbi myślę, że ma przerąbane, bo o ile ten Ford jakoś jeszcze sobie poradzi przy podjeździe, to Garbi będzie musiał chyba jechać dookoła. Nie wiem, zobaczymy zaraz, jestem bardzo ciekawy tego pojedynku. Dobra, gościu na razie ciśnie ładnie. Strefa nas dogoniła przy okazji, nieźle. Dobra, na razie idzie, trójeczką sobie jadę, na granicy obrotów. Już go doganiam, pyk. Ja kiedyś tu podjeżdżałem, ja się śmieję z niego, ale śmieję się też sam z siebie, bo sam kiedyś próbowałem się ścigać chyba z BMW X5. Idzie X5, pojechała sobie normalnie, wiesz, no wprost pod górę, a ja tym korpusem musiałem tutaj slalomami cisnąć. Nie da rady inaczej tym samochodem, on jest strasznie słaby. Gaz do końca, ty. Dawaj, dawaj. I pyk. O, tam jakieś dropy są. Ja chyba znowu zacznę startować ze szczytu wulkanu. Najwięcej wygranych miałem, jak startowałem ze szczytu wulkanu, wiecie? O, tu już ślisko jest. O kurde, ty. Ale lipa. Ty, gdzie to? Gdzie ta meta jest? To nie jest na wulkanie nawet. Znaczy, to jest przy zjeździe. Ale ja tu nie mam trakcji w tym aucie. Muszę bardzo powoli jechać pod górę. To jest śnieg, jest bardzo ślisko. A ja nie mam zimowych opon. Zapomniałem zmienić. O kurde, i co teraz? Dobra, zaraz wyjadę na drogę, może jakoś to będzie. Zmniejszam obroty, spin tires. Nie, nie przebiję tego teraz. O Boże. Przodu. Nawrotka na ręczny. Dobra, i gaz. My też mamy trochę pod górkę. Jakie problemy, nie? Dobra, jest. Chyba będzie okej, bo teraz już tylko zjazd z góry nam został. Ale posrany pojedynek, ty. O, ile dropów tu jest. Tak, myślę, że wulkan jest najlepszy w ogóle do respienia. Nie dość, że masz widok perspektywy na to, co może się dalej wydarzyć i gdzie pojechać, to jeszcze widzisz gdzieś tam z daleka dropy dookoła, no nie? Wystarczy tam na wulkanie, na szczycie pojeździć sobie dookoła i już mniej więcej wiesz, w którą stronę się kierować. Dobra, co mamy teraz? Sports Quattro, nice! O, i mamy kolejnego przeciwnika, dawaj go. Jakie są szanse, że będziemy na dół zjeżdżać z wulkanu? Nie wiem, ale lepiej się nie rozpędzać póki co. Chodź, ziomek, chodź, co ty tu aż za... O, piąty poziom, nice! Ty przejechał po mnie! What? 3 km do celu, okej. Pa, jak ciśnie. Dobra, tu trochę kawałek drogą pojedziemy sobie. Pyk. Pyk i zaraz będzie wielka hopa. O, kamienie? Nie ma kamieni, okej. Myślałem, że to kamienie będą. Kościół zjeżdża już wcześniej, ciekawe. Dobra, ja sobie zjadę tu. Opsa! Ole, ciemno! I piąteczka, jest tu piątka. Na szczęście jest piątka.
Ale musiałem i tak zredukować na trójkę. Ole, mnie to wysrało. 1,5 kilometra. Ty, ile dropu? Tu też jest niezła miejscówka, nie? Tutaj, gdzie te pustynne tereny są. Audi S1, o Boże, nie wierzcie tego, ludzie. Dobra, dojechał. Jakoś to dowiozę chyba. Ej, ten gościu, który miał poziom? On miał chyba 5, nie? I teraz nie wiem, czy brać jego bronko z 5 poziomu i próbować nim wygrać, tylko... Uła, ile dropów jest. O, mogłem jechać drogą, o, tutaj jest taka szutrowa. Goni mnie ty, kościu. Dobra, zobaczymy, jakie tu dropy są przy okazji. Mini, o, tego na pewno nie wezmę. Gościu rozwalił się o ten sam kamień, co ja. Tutaj coś mamy. Wiecie co, wezmę chyba jego furę. Nie biorę żadnej. Biorę sobie od razu tego Exoceta. Anuluję w ogóle wybór. Na spokojnie, możemy anulować. I bierzemy to. Jest, no to fajnie się trafiło. To mi się podobało. I teraz proponuję wyzwać kolejnych ludzi na pojedynek. Patrzcie, ile dropów tu jest, ja pierniczę. Po tej stronie wulkanu jest zajebiście. Tutaj na tych terenach pustynnych. Tutaj w okolicy tego toru Bacha. Kojarzycie, nie? Wow, zobaczcie, raz, dwa, trzy. Audi jest jeden. Audi jest jeden, okej. No wcześniej było też Audi jest jeden, jak się ścigałem w pojedynku, nie? I tutaj w ogóle będzie się strefa kończyć, co jest ciekawe. X5 całkiem dobre auto, chyba nawet lepsze od tego, co ja mam. Dobra, robimy taktykę, to co, może spróbujemy trochę tej taktyki kleszcza, co na to powiecie? Schowam się gdzieś tu za budynkiem. O, gdzieś tu, czekaj, bo ja stąd kurde nie wyjadę. No tak, bo ta fura jest lekka, czekaj, spróbuję ten walec przepchać. O, i teraz chwilę poczekamy, zobaczymy, ktoś tam jedzie z tyłu. Jedzie typo, zobaczy tam ten drop. Zobaczymy, co się stanie. Kurde, jedzie w złą stronę, wiecie? Niedobrze. No ej, nie wyszła mi ta taktyka, to się trzeba lepiej schować. O, pojechał w ogóle kamieniami, ty. Się trzeba lepiej schować, tak żeby nie było widać twojego auta, nie? Dawaj, jedziemy, gościu. Co ty masz za furę tam? Czemu on jedzie, ty? Mam cię, 4 poziom. Mitasubi, nice. Okej, nawet nieźle wyskoczyłem. Jedziemy. Poziomy tutaj w ogóle nie mają znaczenia, ludzie. No nie? Tak, niektóre samochody z dużo niższych poziomów są lepsze niż te z wyższych. Okej, tutaj co mamy? Też jakiś dropix. Tam dalej jeszcze jest! Tutaj trzeba z tych terenów pustynnych zaczynać, no nie? Zobaczcie, o ile lepsze rzeczy tu są. Tam z tych terenów miejskich ja prawie tam nigdy nic dobrego nie miałem. A na pustyni super. Dobra, Mercedes. Tutaj już się ktoś na mnie czai, dobre. Dawaj. Dawaj go! Ej, no kurde, nie mogę go trąbić! Aj! Chodźże! No patrz, jak ucieka, co za dziad! Dobra, tam widziałem jeszcze... No nie, wszyscy się powyzywają, a Jezu! Nikogo dla mnie nie będzie? Tutaj ktoś jest, dobra, chodź. Ja mam słaby samochód, chodź. Dobra, 8 poziom, o kurde! Metro! I na blisko jest, kurde, to mogę przegrać. Metro ma bardzo dobre przyspieszenie, Mercedes bardziej pod prędkość, więc muszę się tu czymś wykazać. Dobra, tutaj. I przez billboard. I omijamy, dobrze. Kościu! Ale to ominął, ja myślałem, że uderzę w ten dach czy coś. Nieźle. Dobra, Mercedes porobił. Całkiem niezły jest. Dobra, Nissana wezmę. Nissan. Tutaj będziemy mieli zaraz końcowy pojedynek i przyda mi się nissanowski jaka prędkość maksymalna. Dobra, strefa się już zmniejsza. 7 graczy zostało, więc to już będzie ostateczny pojedynek w tym momencie. Teraz zobaczymy, co się wydarzy. Tutaj coś jest. A, kurde, jestem w złej pozycji chyba. A może nie? Dawaj tam, kurde. Nie no, tu już koniec pojedynków, nie? Tak, final showdown. Ej. Final showdown! Dobra, trzeba uważać. Jesteśmy teraz w tym miejscu. No, przyda mi się prędkość maksymalna tego GTR-a. Dobrze zrobiłem, nie?
zdecydowanie mi się przyda. Ja sobie wyjadę trochę bliżej drogi. 16 sekund mamy. Żeby być gdzieś tu. Dobra, trzymajcie kciuki. Bardziej drogą pojadę. Tutaj naprawdę te offroady są bardzo zdradliwe, o tak jak ten gościu się właśnie przekonał. Możemy trochę ściąć chyba. O nie, gościu się tam przede mną chyba zniszczył. Dobra, zaryzykowałem totalnie, nic nie widziałem, bo jest wszędzie dookoła ciemno. Szóstka, 3 km, tu już będę musiał niestety offroadami chyba cisnąć. Ale jeszcze kawałek do przodu pojadę. O nie, nie, tam jest droga jakaś, dobra. Nie będę tu ryzykował na przełaj, bo tu jest naprawdę zdradliwy teren. Bardzo zdradliwy. Kurde, nie wiem czy dobrze zrobiłem. Tu już się nagle 1,5 km zrobiło. To jest chyba niedaleko, tak coś czuję. Dobra, próbuję. O, fuck. Ale drugi, całkiem nieźle. Mogłem chyba jednak spróbować zaryzykować, nie? Bo ten gościu totalnie na przełaj przejechał. Ale tu trzeba uważać. To już chyba każdy z was przekonał, nie? Że jest lipa czasami tutaj na tych offroadach. Na tych terenach pustynnych. O kurde, było grubo. Moi drodzy, jak dotarliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu DeLorean. Okej? Okay? DeLorean. Tak jak mówię. DeLorean. Napiszcie w komentarzu, to będę wiedział, że dotrwaliście do końca, a tymczasem trzymajcie się ciepło, do następnego, hejas!